Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Tła Biedaków w Miłowie. I jesteśmy dzisiaj w końcu u Angeliki, czyli u chyba najbardziej wyczekiwanej postaci jak na razie. No, przynajmniej jeden komentarz na to wskazywał, tak. No, tak, więc najbardziej wyczekiwana. O Jezu. Dobrze, wszyscy mają kater. Świetnie się zaczyna. A my tutaj chyba nie umiemy robić zupy babuni, bo nikt tutaj nie ma tej rodzinnej super cechy, więc no. Tak, jesteśmy u Angeliki, moi drodzy. Oczywiście... Boże, co za syf. Od przyjemniaczków, ale już nie przyjemniaczek, bo ona ma nazwisko Biedak po byłym mężu Damianie. Nie zmieniła nazwiska, tak? Wyraźnie uznała, że... No, takie nazwisko jest dla niej prestiżowe i ona chce je zatrzymać, tak. Chociaż nie wiem, to nazwisko nie brzmi zbyt dobrze tak naprawdę. Posprzątaj ten syf, please. Tak, mieszka z nami również Ronald, który właśnie idzie sobie zrobić kąpiel. Chyba nawet z bąbelkami. Ronald i Angelika są w związku od pewnego czasu. Jak już wiecie lub nie. Ronald, jeśli pamiętacie, jest byłym chłopakiem Anny, czyli aktualnej narzeczonej Damiana. Tak się ich losy splotły, zobaczcie, że byli, są razem. Co tu się dzieje? Czemu to tak dziwnie ten... moment, coś tutaj mi nie gra. Okej, no i teraz to wygląda normalnie. No. No i cóż. Więc oni są razem. No i spodziewają się dziecka. Aha, ty idziesz spać znowu. Dobra. Ronald w ogóle jest architektem. Tak, jest kierownikiem firmy budowlanej. Tylko kurczę, co ja mam zrobić, żeby oni wyzdrowieli? Weź sobie też coś zjedz. Proszę mi to wyłączyć. Wszystko połączali. I nikt nawet tego nie ogląda. A czemu nie mogę włączyć telewizora? O nie. No nie, może nie... Czy wy to widzicie? Nie da się włączyć telewizora. Telewizor się zbugował. Nie. Będzie już całe życie grał. Nie. Nieważne. O, tutaj ktoś chce mieć czyniaczka. Czy ty wiesz, jaka to odpowiedzialność po tym, jak zwykle wyjdziesz na studia, a pies zostanie na głowie matki? No ale oni co prawda tutaj mieli mieć jakieś dwa zwierzaki chyba nawet, bo ja, tutaj były dwie miski i na górze jest nawet kojec, więc myślę, że oni mieli mieć psa. Co najmniej jednego. O, już do szkoły? A skończyłaś lekcję? Nie. O, komuś to ocenka spadnie. Aha, Ronald się tutaj za sprzątanko wziął, więc spoczko. Miałeś sobie coś zjeść, ale dziś w końcu nie kliknęłam, bo się zajęłam nie tym, co trzeba. Weź w ogóle podaj omlety. Widzę, że wy nawet umiecie gotować w miarę, więc spoko. No, Angelika teraz będzie spała. Ciąża i katar to nie jest najlepsze połączenie w Simsach 2. No już odstaw to i idź do tej pracy, a ja to postawię na stole, no. Patrzcie, jak on wygląda. Kurczę, oj, nie to. Pokaż się. Jaki przystojniak. Może w ogóle zobaczymy się, jak zacznie rodzić. Przecież to jest najciekawsze, wszyscy na to czekają, co się urodzi Angelice. W ogóle w tej piżamie nie ma brzucha. Bo mam tego moda na... To, żeby mogli nosić normalne ciuchy w ciąży i coś mi tam się znowu źle pobrało, że brakuje meszy chyba, czy coś takiego. Chociaż pobierałam wszystko niby, ale jak widać, co tam się dzieje. Aha, pokojówka przyjechała, dlatego trzeba zwrócić na to uwagę, rozumiem. No, a potem sobie może zrobić to zdjęcie. Robimy zdjęcie, ja chciałam jej zrobić zdjęcie, ale... No to się chyba nie zliczy.
Jak myślicie? O, zaliczyło. Okej. No może i tak. Sprzedać arcydzieło byś chciała. W ogóle jakie fajne. Masz te balerinki w zebrę. Ronald, siedząc w swoim biurze, otrzymuje dwa kontrakty budowlane od różnych klientów. Miejsce władze zaproponowały kontrakt na wybudowanie nowej autostrady w pobliżu gęsto zaludnionego obszaru mieszkalnego, podczas gdy bardzo wpływowy biznesmen chciałby zlecić firmę wybudowanie nowego drapacza chmur dla niego. Dysponując obecną siłą roboczą, firma budowlana może podjąć się tylko jednego z projektów, na którym projektem chce skupić się Ronald. Sprzeciwmy się władzom. Po długich godzinach spędzonych w sali konferencyjnej z biznesmenem, Ronald nie jest w stanie osiągnąć kompromisu w kwestii budowy wieżowca. O nie, rozczarowany przebiegiem wypadków, Ronald dzwoni do miejscowych władz w sprawie oferty na budowę autostrady. Przedstawiciel władz informuje go, że urząd miejski już podpisał kontrakt z inną firmą budowlaną za to, że nie zdołał wygrać żadnego kontraktu. Ronald zostaje odesłany na stanowisko brygadisty. On i tak, wiecie co, nie chce tej kariery, bo on ma tutaj w ogóle, że chce zostać legendą sportu. Taka sytuacja. A to chyba możesz iść jeszcze do pracy. Też jest taki hak, który znam. Albo i nie możesz? O, tutaj ty masz tą pracę. No do 15, to możesz iść. Gdzie to jest? Idź do pracy. Idź do pracy, to... Idź do pracy, jeszcze 2 godziny, to wiesz, może coś tam... Uda się zdziałać. Angelika, idź do tego kibla. No i idź spać, bo przecież z tobą to nic się nie da zrobić. O, wróciła Jasmine. Ona się interesuje w ogóle muzyką i tańcem. Nie wiem w ogóle, kochani, czemu mi ten desk lokator nie działa. Tutaj, na tym biureczku postawiłam, ale no nie chce działać. Może powinnam go całkiem wymienić na nowe, czekajcie. To jej podniesie rozrywkę i sobie odrobi lekcję normalnie. Jasmine przydałoby się znaleźć jakiegoś chłopaka na przykład, bo tak jakoś mi pasuje, żeby ona już zaczęła jakieś flirty. O Jezu, też już tak energia spadła masakrycznie. Awansu nie ma, ale na pewno jest bliżej niż było. Nadal się nie da włączyć telewizora, niestety. Tak, Ronald, idź sobie skorzystaj. A potem wiesz co, podasz obiad. Coś musi gotować w tym domu. Jak to podaj drugie śniadanie? Jest 15. O, i Ronald wyzdrowiał, fajnie. O nie, zaczyna się. O, komuś tu się wakacje marzą. Nie wiem, może. Weźmy to zatem. Zrezygnować z pracy? Co by na to, jakby on zrezygnował z pracy? To nie jest taki... O! Dzięki, poprawiła nam się reputacja. To w sumie jak na Ronalda to całkiem nieźle. Ronald się trochę podłamał chyba przez to, że został wygradowany. Podaj ten obiad. Poza tym, wiecie co, w ogóle mi nie pasuje do niego bycie architektem. Więc myślę, że po prostu on pod wpływem impulsu zrezygnuje z tej pracy. I w ogóle do Błażeja też niech sobie zadzwoni w końcu. No a potem zobaczymy co dalej. A ty biedna, zmęczona znowu. Ja strzam wracaj do klatki, bo chcę się z tą pobawić. Za przyjaźniście się widziałam. O, już jesteście dobrymi przyjaciółmi, tak. Ona w ogóle chciałaby mieć 20 najlepszych przyjaciół jednocześnie. Aha, on jest najlepszym przyjacielem, to dobrze. Z matką nie przyjaźnisz się, lol, dziewczyno. O nie, trzeba to wszystko tutaj ponaprawiać zaraz. Z jastrzębiem. I weź sobie prysznic, no i idź spać, bo jesteś już do niczego. Z twoją energią. Angelika coś się dobrze czuje dziwnie. Potrzeby jej nie spadają. A ty możesz się przebrać? Czy już nie mam tego moda? Miałam kiedyś tego moda, żeby móc się przebierać, ale widzę, że już go nie mam. No i co, jesteśmy bez pracy. Do teraz będą mieli taki i nie obchodzi mi to.
Angelika musi się z tym pogodzić. To ona chce kupić samochód? Jo. Aha. I co za dzieciak? Zaraz pomyć się wiedzą. Odbierz, umyjesz się rano, sobota jest. Z kim gadasz? Naturze? Nie, ja się interesuję muzyką. Angelika się zerwała o 6 rano, ale niestety nie rodzi. Więc jeszcze sobie poczekamy, ty idziesz pod prysznic, świetnie. A ty się przyszłaś bawić z ptakiem. I masz tutaj romantyczne w ogóle pragnienia, więc może... spełnimy ci je z Ronaldem. Tutaj jakieś pocałunki, flirty i tak dalej. No nie wracaj do tego łóżka. Przykleił się, kurde, jak nie wiem. Okej. Oni obydwoje chcieliby iść na randkę. To co, szybka randka? To może... A gdzie to jest? Jestem ślepa. Gdzie to jest? A no tak, szukaj sama w sobie. Aha, oni nie są jednak zainteresowani randką, dobra. O, Adam jest jeszcze. I w ogóle jeszcze sobie siusiu zrób. Lekcje masz odrobione, nie? I czemu nie podoba ci się wystrój swojego pokoju? Ja chciałam w ogóle, żeby ona poznała ludzi. Z trzech simów przynajmniej. O, a ty jesteś głodna? Niezbyt w sumie. Ale sobie możesz coś tam wziąć. Ronald, wiesz, że w dzień nie powinieneś patrzeć przez teleskop krzaczki? Co tam? Co tam zobaczyłeś? Boże, kwiatki. O Jezu. Po prostu szok. O, flaming. No, ja mam tylko nadzieję, że wybrałam jej, kurde, tych simów, którzy faktycznie są nastolatkami, a nie, że się okaże, że jednak nie. Ty masz telefon? O. To teraz do nich zadzwoń. Skoro już pokradłaś numery. Tylko rozmawiaj, bo jeszcze do ciebie na pewno nie będzie chciał przyjść. Dobra, moi drodzy, zaczął się poród w końcu. O, mówię, że w końcu, ponieważ wy tego nie widzieliście, ale ja tu miałam masę problemów technicznych, które trwały naprawdę długo, właściwie pół dnia. Tak, zaraz się będziemy ekscytować dziećmi, ja tutaj muszę się wyżalić, no bo halo. Dla was to była sekunda, pstryknięcie palca, po prostu wycięłam wszystko. A ja tutaj miałam męki pańskie po prostu z tymi dziećmi, ponieważ one nie chciały się urodzić. Gra mi się tak zbagowała, że Angelika nie mogła urodzić dzieci. I oczywiście dlaczego? No oczywiście to była wina modów, które miałam i które mi po prostu uszkodziły coś. Oczywiście je wyjęłam i już wszystko jest w porządku. Jak widać, Angelika urodziła zdrowe dzieci. Tak, także ja już wiedziałam, że to będą bliźniaki, bo Angelika podczas tego, jak ja sprawdzałam wszystko, rodziła chyba z 5 razy. Także, no cóż, taki spoiler miałam. Tak, mamy sobie bliźniaki, moi drodzy, i widzę, że jest dziewczynka i... To drugie, to co to chyba... Druga dziewczynka? Nie, chłopiec i dziewczynka, okej. Okay. Ja sobie wcześniej przygotowałam imiona. I myślę, że chłopiec to jest chłopiec najpierw. Chłopiec będzie Alan. A dziewczynka będzie... Abigail. Dobrze to napisałam? Chyba dobrze. Czy to się pisze inaczej? Abigail. Tak się chyba pisze. Boże, ja tutaj nic nie widzę. Ile? Okej. Okay.
Chyba jest okej. Najwyżej będzie źle napisane. Trudno, będzie miała oryginalne imię. No, więc jest... W końcu mamy dzieci. Jej! Tak. Po problemach technicznych, ale w końcu się udało. Jak widzicie, no ja nie mam szczęścia do Simsów. Tatuś się tak jakoś średnio przejął. Siedzi, czyta gazetę, nie? No, ale w związku z tym, że to dwójkę dzieci, to musimy sobie drugie łóżeczko. Ja w ogóle chcę ten pokój troszkę przerobić, bo tak na szybko go zrobiłam i... No, nie jest to szczyt. architektury, ani czegoś tam dekoracji. Więc myślę, że sobie tutaj jeszcze pozmieniam sporo w tym pokoju, ale to już na następny odcinek, bo teraz to naprawdę po prostu skopiuję łóżeczko drugie i gdzieś tutaj wstawię. Dobra, może nie będą się bugowali, zobaczymy. Chociaż tutaj nie wiem, czy oni przejdą, ale okej. Dobra, ona na pewno jest głodna, więc... Aha, bo to trzeba z lodówki dać butelkę. No tak, zapomniałam, że to jest The Sims 2. I dzieci się karmi z lodówki. Ty masz Abigail? To nakarm Abigail. A Alana... O, proszę bardzo, Jasmine się cieszy, że ma rodzeństwo. No to najważniejsze, myślę. O, chyba ojciec się zainteresował. Idź obejrzeć dziecko. Fascynujące. Podnieś syna. I go też musisz nakarmić. A ty podejdź tu. Tak, już się zaczyna rzucanie, kurde, butelkami po podłodze. No i obejmij. O, idziesz jej pogratulować, że została mamą. Jakie to słodkie z twojej strony. Mam nadzieję, że wasz związek przetrwa. Ona też... My tutaj popracujemy sobie nad relacją, może trochę z córką. Dobra, nieważne. Ona ich pozna innym razem po prostu. Czy wy się zaprzyjaźniłyście w końcu? Tak, nareszcie. Ale chciałbyście zostać najlepszą przyjaciółką? No, trochę to potrwa na pewno. Ty lekcje masz odrobione, więc okej. O, widzę, że tutaj... Fu, już wszystko śmierdzi brzydko. Sprzątajcie te butelki i wszystko. Angelika, sprzątaj syf. Dobrze, urodziły nam się dzieci. Może zaprosimy Liannę i jej rodzinę na jakąś małą jumpreskę. O, to nie taki głupie w sumie. Wesele nie będziemy urządzać. Ale mamy basen, zróbmy pool party. Chociaż... Nie wiem, czy jest ciepło. Obejrzyj pogodę. Podadzą nam temperaturę powietrza, czy coś? Widzę, typko, co tu robisz. Coś kombinujesz. O, akurat leci pogoda. Obecnie jest dość ciepło i sucho, ale istnieje szansa na ciężki śnieg w ciągu dnia. No to idealne przyjęcie na basenie. W ogóle muszę im chyba zmienić porę roku. W końcu. Bo ta wiosna już tutaj trwa wieki. Ale myślę, że skończę turę i po prostu wtedy to zrobię. Czemu grasz na piwku w domu? Ty musisz wziąć z powrotem tą magiczną książkę telefoniczną i znaleźć sobie znajomych ze trzech chłopaków. Myślę, że będzie spoko. Ty odbierz telefon. Ty już możesz to wyłączyć. A, tam ojciec idzie do dzieci. No i dobrze. Niech ojciec się zajmie trochę dziećmi. A ty teraz weź zadzwoń do tych Simów. I zadzwoń właśnie, o, najpierw do niego. Tylko rozmawiaj, bo musimy sobie nabić relacje, bo inaczej do nas nie przyjdą. Tak. Ja po prostu... Czy jest jakiś sposób, żeby to wyłączyć? Albo żeby to jakoś inaczej się pojawiało, te powiadomienia? Dajcie znać koniecznie. Myślisz, że oni są głodni? A ja myślę, że trzeba im pozmieniać pieluchy. I będzie po kapleniu. A ta tutaj sobie rozmawia.
No i w ten sposób możemy przynajmniej poznać Simów i nie musimy chodzić bez końca po mieście i czekać, aż spotkamy jakiegoś nastolatka, nie? Myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie z tą książką. Jeśli chodzi o mody, także też polecam. Ale tutaj dzielny tatuś się zajmuje. No kto by się spodziewał po Ronaldzie, że on będzie takim tatuśkiem. Może w nim zajdzie jakaś przemiana, może faktycznie coś uda się, kurde, im ten związek. Czy twoje arcydzieła są dosyć średnio warte, szczerze mówiąc? No okej, okay. Jak twoje relacje z tym kolesiem? Chociaż wiecie co, on chyba nie jest nastolatkiem. Sama nie wiem, coś mi tutaj nie gra. Czy to na pewno jego poznała? O, o. Może zadzwonimy do tego Arnolda i do Bogumiła. Oni tak mi bardziej wyglądają na nastolatków. Chociaż no nie jestem pewna, no. Andrika tutaj nie ma co ze sobą zrobić. Oni chcą mieć to drzewko. Dobra, Jasmine. Aha, ty teraz sprzątasz, tak? Wiecie co zrobię? Ja spauzuję. Ona dopija w ogóle po tym... Dopija po Ronaldzie jego tą zupę w puszce, czy cokolwiek to jest i w ogóle no niezłą mają relację, że już po sobie jedzą. A on przygotował im w ogóle obiad. Jest taki miły. Naprawdę, może on nie jest takim złym simem, jak mi się wydawało. Może zaszła w nim przemiana w końcu. Proszę bardzo. Posprzątaj to. Nie paniusiuj. No, a my tu dzwonimy do tego garnka najpierw może? O, z tym garnkiem, zobaczcie, lepiej nam idzie, bo jakoś więcej tych punktów nam wyskoczyło. To jeszcze raz do niego zadzwonimy. O, jak słodko. No my w sumie nie widzieliśmy jak Angeliki jako mamy, bo chyba Jasmine się, kurde, wychowywała. Trochę tu, trochę tam i nie mieliśmy okazji obserwować właśnie Angeliki, jak się nią zajmuje i tak dalej, więc... O, ten Arnold, tak? O, nie ma Arnolda, no to... Zapraszamy garnek. Jest 20, to może przyjdzie w sobotę, czemu by nie? Ja może byś dopuściła... Nie mogę wyjść z domu, czekam... Aha, czyli on jeszcze nas nie lubi. Wystarczająco dobrze. No to rozmawiamy dalej. No ty już czekam to dziecko. No pse uroco. Tylko jakoś tak... O tak, o. Tak, oczywiście odpowiednie ustawienia muszą być, moi drodzy. Patrzcie, jaki on ma piękny pierścionek zaręczynowy. Przepiękny, ojej, ojej, tatuś roku. Dobra, styknie. Tatuś roku jeszcze mógłby mieć lepsze marzenia niż wyjazd na wakacje, ale to już inny temat. No i co? Tutaj trzeba wziąć prysznic i iść spać, no. W sumie dobrze się składa, że on teraz nie ma pracy, może zająć się dziećmi. Angelika wróci do pracy po urlopie, więc myślę, że spoko. Tak też jest całkiem. I sobie skorzystaj tutaj. I spać. Aha, nie, bo jeszcze musisz zjeść tą sałatkę. Więc bardzo proszę. A skoro ty się już tutaj tak wzięłaś pięknie za sprzątanie, to proszę zachowaj resztki i to też wyrzuć. A potem możesz się sama ogarnąć i iść spać. I moi drodzy, będziemy kończyć na dzisiaj.
Może wyszedł trochę ten odcinek krótki i za wiele się nie działo, ale ja po prostu miałam dzisiaj takie akcje z tymi Simsami, że wolę już zakończyć w tym momencie i po prostu sobie odetchnąć głęboko i przygotować się mentalnie na kolejne odcinki, które mam nadzieję, że będą ciekawsze i nie będą sprawiały mi tyle problemów. I w sumie nie wiem, która będzie rodzina kolejna, kto mi tam został, bo już nie pamiętam. Naprawdę. Chyba marzyciele mi zostali i... Kaliente mi zostały na pewno. Także... I jeszcze ktoś tam na pewno został. W ogóle zostały mi jeszcze biedaki od strony Balbiny, ci, którymi normalnie nie grałam. Czyli Błażej i jego rodzina, Cyril i jego rodzina, więc no... Jeszcze kilka odcinków się pojawi, także no. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę, napiszcie komentarz i trzymajcie się. Pa, pa!